Kiedy otwierasz placówkę stomatologiczną, w sumie masz dwa problemy. Najczęściej. Pierwszy z nich to jest brak pacjentów. No, siłą rzeczy możesz ich mieć z poprzednich gabinetów lub też z racji tego, że jesteś znany gdzieś w jakimś określonym środowisku dosyć długo, możesz mieć ich szybciej lub wolniej, ale jest ich brak. Drugim problemem jest to, że jeżeli otwierasz jednofotelowe stanowisko, gdzie ty pracujesz, no to możliwe, że zatrudnisz jeszcze jakiegoś znajomego lekarza, którego znasz, ale jeżeli masz więcej foteli, tak jak na przykład w tym przypadku, gdzie chcesz stworzyć placówkę bardziej interdyscyplinarną, łączącą kilka dziedzin stomatologii, no to musisz stworzyć zespół. I teraz pytanie jest, jak właśnie po pierwsze szukać, po drugie selekcjonować, a po trzecie optymalizować pracę tego zespołu, tak żeby ci pacjenci wracali. Myślę, że warto zacząć od tego, ponieważ my, budując krainę zdrowego uśmiechu, wychodziliśmy z założenia, że kończy się czas takich jednostanowiskowych gabinetów, gdzie jest jeden lekarz, który, że tak powiem, jest od wszystkiego. Stomatologia rozwija się na tyle szybko, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby jeden lekarz był super specjalistą, począwszy od dzieci, poprzez stomatologię zachowawczą, leczył pod mikroskopem endodontycznie, bawił się w protetykę, chirurgię, implanty, jeszcze ortodoncję przykładowo, tak? A nawet jeśli by w ogóle jakiś tam był, który się tego podejmuje, to jest oczywiste, że na którymś etapie jakość jego pracy nie będzie taka, jak tego specjalisty, który na przykład tylko i wyłącznie zajmuje się tym leczeniem endodontycznym, prawda? Pod mikroskopem. Więc założenie jest takie, że no rynek wymaga pewnej konsolidacji, tak? Wymaga tego, żeby w jednym miejscu dać pacjentowi kompleksowość leczenia. W związku z tym no, my poszliśmy w tym kierunku i takie było nasze myślenie i wydaje mi się, że ja bym bardzo ostrożnie podchodził do pomysłów lekarzy, zresztą młodych lekarzy, którzy gdzieś tam byliby w stanie zainwestować wszystkie swoje oszczędności, jeszcze tam zapożyczyć się u rodziny, byle tylko postawić swój gabinet, bo to jest mój gabinet, gdzie ja tu będę przyjmował i będę tutaj wszystko miał. Tak? No, jak ktoś jest dobry we wszystkim, to jest, że tak powiem, mało dobry albo w niczym, tak? Jak to się mówi, tam jest takie przysłowie. Więc to jest kolejna rzecz. Jak dobrać sobie zespół? No to też jest pytanie, czy ten zespół dobierasz jako lekarz, czy zbieracie się w grupie na zasadzie, znacie się, nie wiem, ze studiów, pracowaliście razem, jest was trzech, czterech, pięciu, tak, i macie różne specjalizacje i tak dalej, i nagle mówicie, ej, hello, może stworzymy jakąś wspólną markę razem, no to wtedy to już jak gdyby pewien problem jest z głowy, a inaczej też jest, jeżeli jesteś, że tak powiem, podmiotem zewnątrz, no tutaj pewnych technik rekrutacji, jakie my stosujemy, nie do końca chciałbym się zdradzać, bo nie do końca chciałbym tego, żeby konkurencja stosowała. Mogę powiedzieć tylko tyle, że zaczynaliśmy no, od jednego lekarza, a mamy 15 teraz po 2 latach, tak? Więc jak gdyby da się to zrobić. Jest wiele osób, która otwiera swoje nowe placówki, rozwija je, bo my dzisiaj mówimy o rozwijaniu placówki głównie. I w tym to rozwijanie polega na tym, że zawsze twierdzą, że najlepsze kontakty są z polecenia, pacjenci z polecenia i to jest prawda, rzeczywiście to jest prawda. Ale to też jakby generuje takiego rodzaju zachowanie, że jeżeli pacjent do mnie trafi, to jak on przyprowadzi znajomego, to ja mam kolejnego pacjenta, co jest wolnym sposobem działania, wolnym budowaniem rozpoznawalności w danej okolicy, w danym miejscu. A z moich doświadczeń wynika, że właśnie, że na początku działalności, po otworzeniu gabinetu przez pierwszy rok, właśnie 2 lata, to ważne jest to, żeby ludzie po prostu o nas wiedzieli. Po prostu wiedzieli, że istniejemy, żeby ta rozpoznawalność była budowana na szeroką skalę, można powiedzieć. Tak? I żeby mieć 15 lekarzy, to trzeba mieć dla nich pacjentów. Nie ma jednego bez drugiego w tym przypadku. Chyba, że ma się tylko po prostu pokazanych lekarzy na stronie internetowej z ładnymi zdjęciami, a oni praktycznie nie widują tej kliniki, w której teoretycznie pracują. I teraz pytanie jest takie moje do Ciebie, jak przez pierwszy rok, przez pierwsze 2 lata działalności budować tą rozpoznawalność, żeby być świadomym tego, że pacjenci o nas wiedzą?
Żeby być tego nawet pewnym. Żeby oni wiedzieli, do kogo trafiają, do kogo przychodzą. Odniosę się najpierw do tego twojego stwierdzenia, tych 15 lekarzy. Więc mówiąc, że u nas jest 15 lekarzy, no to mówię o lekarzach, którzy fizycznie pojawiają się w placówce, fizycznie mają zapisanych pacjentów i fizycznie wystawiają nam na koniec miesiąca odpowiednie rachunki, więc nie tylko, że widnieją na stronie internetowej. Nawet teraz zawstydziłeś mnie, bo przypomniałem sobie, że chyba niektórzy nawet jeszcze nie widnieją i musiałbym zaktualizować stronę internetową, więc od razu muszę sobie zanotować, żeby to zrobić. Natomiast druga część twojego pytania, to jest, że tak powiem, clue całego biznesu. Zapewne domyślasz się, że nie mogę powiedzieć ci wprost, jak gdyby krok po kroku, to co robiliśmy do tego, żeby tych pacjentów pozyskać, no bo jest to pewien know-how, który gdzieś tam się zdobywa, który sporo też kosztuje i nie jest to rzecz prosta. Natomiast to tyle, co mogę powiedzieć, to, że przede wszystkim, zanim cokolwiek zaczniemy wychodzić na zewnątrz, to musimy być pewni jakości swojego produktu. Czyli musimy mieć tych lekarzy sprawdzonych. Czyli znowu wracamy do tego elementu budowy zespołu. Bo nie jest problemem kupić sobie jedną, drugą, trzecią książkę tam o marketingu, o social mediach, o tego typu rzeczach, przeczytać i zacząć próbować testować te rozwiązania. Każdy może to zrobić. Natomiast ja bym radził najpierw skupić się na samym produkcie, czyli na tym, że wiem, że ta pani doktor w tej specjalizacji, którą tutaj u nas robi, to czym się zajmuje, robi to dobrze. I rzeczywiście to, co mówisz o tych rekomendacjach, no dzisiaj żyjemy w świecie troszkę szybkim, jeśli chodzi o przesyłanie informacji, tak? To jest jak gdyby, ma swoje plusy i minusy, bo przecież zadowolony pacjent to nie zawsze musi chcieć o tym mówić, że jest niezadowolony, a jeśli nie daj Boże trafi się jakiś niezadowolony, no to on będzie miał dużą motywację, żeby o tym powiedzieć, jak on jest niezadowolony, tak? Więc jak gdyby ta kwestia tych komunikacji, rekomendacji jest bardzo istotna. I tutaj, żeby to funkcjonowało, no to trzeba popatrzeć na tego pacjenta jak na klienta. Ja ostatnio na szkoleniu u Ciebie o tym mówiłem i też była taka dyskusja, no właśnie, czy to mówienie o tym, że pacjent jest klientem, czy to nie jest takie, no nie wiem, niemoralne, nieetyczne, tak? Tak byśmy to powiedzieli. Ja wychodzę z takiego założenia, że w momencie, kiedy pacjent przekracza drzwi naszych klinik, czy naszych placówek, jest klientem. I tutaj na recepcji, w obsłudze, w tym, że nie wiem, ma proponowane coś do picia i tak dalej, czy sama taka obsługa klienta jest klientem. W momencie, kiedy przekracza próg gabinetu, gdzie jest już stomatolog, jest już pacjentem. Czyli jak gdyby no, lekarz nie może mówić, czego pan sobie życzy na zasadzie tego, życzy pan sobie wyrwać ósemkę czy tam siódemkę, czyli na przykład jest ząb zdrowy, to wiadomo, że nie można działać wbrew temu, co jest no, procedurą medyczną, tak? Wbrew sztuce, więc jak gdyby tutaj już staje się pacjentem i lekarz decyduje o tym, jak to wszystko ma wyglądać. Natomiast no, dopóki tego progu gabinetu nie przekroczy, jest tym klientem i trzeba umieć łączyć to ze sobą, tak? Więc praca nad tymi klientami, nad tymi pacjentami, którzy już się pojawiają. Natomiast pytasz też, no, co zrobić, w jaki sposób sprawić, żeby no, twoja placówka była, no nie wiem, przyjazna, nazwijmy to. Myślę, że nie ma jednej recepty. Myślę, że tutaj jest wiele różnych recept. Wydaje mi się też, że przede wszystkim trzeba lubić ludzi. No bo jeżeli jesteś osobą introwertyczną, która najlepiej czuje się w zamkniętym pomieszczeniu z cyferkami i kalkulatorem, no to nie będziesz w stanie poprowadzić placówki, gdzie przychodzą różne osoby z różnymi problemami, z różnymi emocjami. To, co zresztą sam szkolisz, są różne typy pacjentów, tak? Więc jak gdyby nie będąc otwartych na tych ludzi, nie jesteś w stanie tego poprowadzić.
Więc to wydaje mi się, że też te predyspozycje do tego, czy ty w ogóle masz predyspozycje do tego, żeby prowadzić placówkę stomatologiczną. Bo czasami jest tak, że może być świetnym lekarzem, ale nie do końca świetnie sobie radzisz, jeśli chodzi o kwestie właśnie kontaktów z ludźmi, komunikacji i tak dalej. I wtedy być może warto byłoby jednak pozostać przy tym obszarze, że pracujesz gdzieś, wykonujesz swoją robotę, którą robisz bardzo dobrze, dostajesz za to bardzo określone, konkretne pieniądze i żyjesz. No, też nie chodzi o to, żeby 24 godziny na dobę pracować, tak mi się przynajmniej wydaje.